Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. I cóż, widzimy się ponownie w Hogwarts Legacy. I tak, w dzisiejszym odcinku kontynuujemy nasze zbieranie. Przy czym mam tu jedną informację. Niestety, przez przypadek rzuciłem Akio na kartkę latającą, która tam była w pobliżu. Dlatego też jedną kartkę więcej mamy niż po ostatnim odcinku. Ale to jak widzicie, znalazłem kolejną, porzucony sklep. Tym razem na Revelio. I tak, jaki będzie rezultat z dzisiejszych poszukiwań, się jeszcze zobaczy. A póki co tak, porzucony sklep. Właściciel tego porzuconego sklepu użył zaklęcia zmniejszającego, aby ułatwić sobie przechowywanie zapasów. Dokonał jednak złych obliczeń i w efekcie sprawił, że wszystko zniknęło. Ciekawe. Okej. Tam sklep, czy cokolwiek to jest, nie oferuje niczego poza jednym tutaj tym. Co pokazuje, że będziemy mieć mieścimy przy skałkach. Gdzieś tutaj? Jakoś? Mhm. Bardzo blisko, więc świetnie. Bardzo szybko będziemy mogli się nią zająć. Przejmować już niczym. Okej. Okay. Ma na miejscu. Bierzemy naszą kartkę bezhistoriową. I no, dalej kontynuujemy nasze przeszukiwanie Hogsmeade. Pozostało 5 kartek, 4 skrzynie skarbów i 6 posążków. Jak to wyjdzie, ile dzisiaj zdobędziemy, ile nie zdobędziemy, się zobaczy. Tak, nie wiem, czy jest coś więcej do dodania w tej kwestii, przynajmniej z mojej strony. Poza tym, że Revelio pokazuje coś tutaj, co jest zaskakujące, bo wydawało mi się, że dobrze przeszukam to miejsce. A jednak proszę, jest jedyna pewnie znajdźka, którą pominąłem. A, bo sobie jeszcze to. Dobra, to jest ta skrzynia z okiem, której jeszcze wtedy chyba nie ogarniałem, jak tutaj zaglądałem, czy już ogarniałem. Nawet nie jestem pewien. No tak czy inaczej, zebrane, żeby potem nie było płakania, że coś pomijam. Jest okej. Okay. To mi jedyne, co się zastanawia, to czy te posążki... A, czy one są wykrywane na mapach, czy nie? Okej. Chyba się zbugowała jedna skrzynia, skoro mogą wziąć jeszcze raz, pomimo tego, że już ją miałem. Tak, oczywiście. A na razie podziękuję. I okej, mam przynajmniej teraz pewność, że nie ma tutaj już tych posążków i tym podobnych rzeczy. I dobra, w takim wypadku... Nie wiem, czy jest jeszcze coś innego takiego istotnego do zrobienia. Widzę kartkę latającą. Dobra, zostało już 4? Może 3? I będą wszystkie. Nie wszystkie na challenge, co wszystkie. Po prostu, więc... No fajnie, gdyby się to udało. Bo miałbym już mniej potem do ogarnięcia przed 100%owaniem całkowicie gry. Co, no jak nie ukrywam... I ciągle powtarzam, mam zamiar zrobić, nieważne czy będziecie chcieli na to patrzeć, czy nie. Jeśli naprawdę po prostu dostanę informację, że nie chcecie tego, nie ma sensu wam tego pokazywać, patrzeć na to cokolwiek innego, to w takim momencie po prostu powiem. No to w takim wypadku dziękuję wam bardzo, to byłoby na tyle i no. Resztą zajmę się samym w swoim wolnym czasie. I dobra. Ciekawe, że znowu teraz prawie że idealnie tak samo muszę stać. No ale dobra, niech i tak będzie. Zobaczymy, czy ten dom skrywa coś więcej. Skrywa posążek. I skrzynię. Najpierw zajmiemy się skrzyniami, po czym czekamy na noc i otwieramy posążkę. I przy okazji daj mi to już odpowiedź też na jedno z moich zastanawiających mnie pytań. Posążki, przynajmniej w dzień, nie są podświetlane. Może są jednak? Nie, to było co innego. Okej. Okay. Zobaczę, czy w nocy są podświetlane zaraz, jak zmienimy czas znowu na noc. Jeśli są, to przynajmniej to tyle lepiej, że w nocy można łatwo je znajdować. Jeśli nadal nie są, to... Nadal nie są, to tak. Okej, okay, w nocy... W nocy widzę, że są podświetlane, więc wielki atut na rzecz tego tutaj. Nie wiem, czy to muszą być już takie, że widzę ja je osobiście, żeby się podświetliły, czy jeszcze podświetlałem wcześniej. No i to akurat ciężko będzie stwierdzić tak na stówę, ale jakby nie było.
ważne, że przynajmniej wiemy, że jakkolwiek są pokazywane. Teraz tutaj cukierkowy, czy miodowe, królestwo. Nie pamiętam, jak się to miejsce nazywało do końca. Mamy tutaj coś, co możemy otworzyć? A, no mamy! Okej, okay, tutaj... O, było chyba. Tak, dobrze widziałem, że było. Kolejny zamek otwarty. Kolejny sekret odkryty. Samo to miejsce, czy pokazuje coś wyjątkowego? Poza torbą, w której mam jakieś takie ubranie, oczywiście na piątoklasiste, bo jakby inaczej. Na nieszczęście chyba nie tym razem. A co za tym idzie, no... Nie powiedziałbym, że marnujemy czas. Co to, to nie. Ale tak... Preferowałbym, żebyśmy zaglądali do miejsc, które jednak przynoszą bezpośrednie korzyści. Postęp do mojego celu głównego, którym jest właśnie odszukiwanie tutaj różnorakich naprawdę rzeczy. Okej. Nie wiem, po co podświetlę tę drabinę, czy coś można z nim zrobić. Nie, dobra, to jest takie po prostu podświetlenie dla samego podświetlenia chyba. Tak, jesteśmy w tej piwnicy po tym sekretnym przejściu od Hogwarta. I tak, widać, że niczego tu nie będzie więcej chyba, więc... No, po prostu idźmy dalej. Bo widać, że to cukierkowe królestwo, czy jakkolwiek się nazywa. Naprawdę ciągle zapominam nazwy. No nie oferuje przynajmniej niczego w kontekście tego, czego poszukujemy. Ale to jeśli chwilowo. Bo może kiedyś tam coś będzie. Ale dobra. Idźmy dalej, sprawdzajmy, szukajmy. Moim celem jest zdobyć... wystarczająco tych księżyców, żeby dostać drugi poziom tego alohomory, po czym oczywiście nauczyć się drugiego poziomu alohomory, po czym rzeczywiście zbierać to dalej, żeby dostać trzeci poziom alohomory. Ale tak, wystrój herbaciarni. Ta herbaciarna jest odzwierciedleniem gustu jej właścicielki, pani Stipley, jakoś tak. Jest pełna różu i falbanek. Za każdym razem, gdy klient wchodzi do środka, rozlega się wesoły, brzęczący dzwonek. Okej. Świetna robota. Kolejna kartka mniej do kompletu. Jeszcze tylko 3. Mam nadzieję, że uda się jak najprędzej znaleźć... takie miejsce. Poczta czy coś? To jest ciekawe, też nie mieliśmy kartki. Magiczna poczta. Te zaspy pocztowe w magiczny sposób sortują różne przesyłki. W samym urzędzie pocztowym znajduje się ponad 200 słów, których kolor zależy od tego, jak szybko dany list lub paczka musi zostać dostarczona. Ja nic nie mogę wysłać, nie odebrać. Ale tak, przynajmniej zdobyliśmy kartkę. Brakuje mi teraz kartek już tylko... A, żebym się nie pomylił chyba... dwóch. Okej, okay, tutaj z tego co widzę, no dużo kotów, bo już tu byliśmy. Razem też było. Ale tak, samo miejsce nie oferuje niczego. Jakiś dom, do którego nie wpuszczą mnie niestety. To pewnie podobna sytuacja? Nie, dobra, tutaj... udało się wejść i wziąć. To był sklep ten z ubraniami. Okej. Okej. Warto wiedzieć, że skończyły się skarpety. Jeśli stopy śmierdzą, musimy wymyślić coś innego. Okej. Zerkałem. Niestety zerkałem, więc... cokolwiek mamy zrobić, jakkolwiek mamy zrobić, trzeba tego szukać. Powiedzmy gdzie indziej, jakoś inaczej i tym podobne. No dobra, zanim coś jeszcze dalej tak będziemy robić tutaj w kontekstach właśnie biegania za tymi wszystkimi rzeczami, to może warto zerknąć, ile my tego mamy? Niestety dopiero 6. O 3 za mało.
Co oznacza, że może warto by było nawet chwilowo powiedzieć pas tej, no. Temu zwiedzeniu Hogsmeade i pożyję tego w Hogwarcie, bo... No będąc szczerym, pomału mi się kończą pomysły, gdzie tego szukać. Tak samo kończą mi się pomysły, gdzie Revelio mogło ukryć swoje kartki. Rzeczywiście pewnie, gdybym miał więcej czasu na to szybko od nas, albo gdybym to robił sobie sam właśnie sam dla siebie. O, proszę znaleźć kolejny dom na Alohomre. Dobra, szybko. O, tutaj było. Okej. Było, dobra. No, w sumie tak, czemu nie? Zaraz pójdziemy z powrotem do Hogwartu. Tam podniesiemy też tego jednego, którego pamiętam, znam i wiem, że jest. Pomyślimy może też o innych, gdzie znaleźć i tym podobne. Tak, wchodzimy człowiekowi do domu, on sobie siedzi, jakby nigdy nic nie przejmuje się tym, że ktoś mi się włamał. Ciekawi ludzie tu mieszkają, muszę przyznać. Ja sobie nie wyobrażam po prostu nie reagować na włamania. Ale oczywiście to są NPC-a. Z drugiej strony takie gadanie to NPC, co się przejmujesz, czy coś tego typu, też jest głupie, bo z drugiej strony mogli zaprogramować właśnie im wszystko takie, żeby reagowali na te wszelkie kradzieże, włamania i tym podobne zachowania. Dobry panie Ollivander, chciałbym pójść dalej, nie mogę, a szkoda. Może zaraz byś miał właśnie coś jakiegoś potrzeba, tu jest sklep z mytłami, to nie. I wydaje mi się, że naprawdę kończą nam się już budynki, do których byśmy mogli wejść dzięki budowaniu Alohomory poziomu pierwszego, więc... Nie. O ile tutaj na piętrze tam nie było też tej figurki, to... Chyba trzeba będzie już powiedzieć to na tyle, jeśli chodzi o Hogsmeade. To nie powinno być wielkim problemem. Co to nie? Jedyne co to trochę takim... zawodem, że nie udało się zrobić wszystkiego. Ale tak, wcześniej czy później się to na pewno ogarnie. I jak już właśnie jeszcze przy tym jesteśmy, to od razu wezmę po prostu najtańsze rzeczy, które są dostępne, bo czemu nie? Z 500 albo... nie, no bierzemy 2,5 i tak dwóch już nie kupię. Ale widzicie, powoli już kończą nam się rzeczy do kupowania tutaj z takich ważniejszych, więc świetna robota. Dobra robota. No to tak, ja idę do Hogwartu, spotkamy się w klasie profesora Figa, podniesiemy figurkę, a potem pobiegamy po Hogwarcie. Poszukamy ostatniej, żeby dostać drugi poziom Alohomory, wrócimy tutaj i tak dalej. Dobrze, więc jesteśmy w Hogwarcie, wylazłem z pokoju życzeń, mamy parę rzeczy, które są lepsze niż to, co mieliśmy do tej pory. Ale zanim to, ja bym chciał sprawdzić, czy może tutaj na górze wieży astronomicznej nie ma właśnie jeszcze czegoś, co byśmy mogli teraz szybko sobie ruszyć. No i na szczęście jest! Dobrym znakiem, dobrą informacją, bo... dzięki temu będziemy mogli zaraz odhaczyć może samą wieżę astronomiczną. Nie musisz tu już więcej wracać. Co będzie dla mnie super, bo oznacza to, że wystuprocentowałem miejsce. A jak mówię... nawet samo wystuprocentowanie... na potrzeby wystuprocentowania znam już czymś wielkim i satysfakcjonującym. Ale dobra. Idziemy wyżej. Czy coś tu jeszcze innego będzie, czy nie? Na razie nie mam pojęcia. Ale zaraz zobaczymy dokładniej. Jep, coś mi tutaj dzwoni, więc dobrze. Zabezpiecznie sobie będziemy chodzić z Lumosem. Jak znajdziemy ćmę, to znajdziemy, jak nie, to rzucę Revelio i to może nam pokaże, gdzie jest ćma. Chyba tam wyżej nie widzę naszej ćmy. Ale dobra, idziemy i tak. Z Lumosem. Na wypadek, gdyby jednak okazało się, że tam jest. To jest chyba miejsce, w którym nas jeszcze nie było, sądząc po wszystkim. Ciekawe. Ale dobra. Definitywnie nas nie było, a jednocześnie definitywnie jest tutaj ćma, więc brawo ja podwójnie. Zanim jednak właśnie ćmę odniesiemy, muszę podnosić parę rzeczy.
I co najważniejsze... Nie to! Incendio miał być tak... Podnieść kartkę. Oraz znaleźć lokalizację brzęczącej kartki, która jest pewnie tutaj gdzieś wyżej. Tak, widzę. Na szczęście ją widzę, więc świetna robota. Dziękuję. Teleskop astronomiczny. Ten teleskop to najwspanialszy przyrząd do obserwacji gwiazd. Nadaje się doskonale do oglądania księżyca, gwiazd i wszystkiego innego, co można znaleźć na nocnym niebie. Okej. To teraz, zanim ćma się zresetuje, bierzemy na Lumosa. I... Nie widzę, żeby pokazywał tu cokolwiek innego, więc... Mogę powiedzieć tylko tyle. Dobra robota, Gwiezdny Kluczu. Udało ci się kolejny segment... ...100%ować. Czym wiem, że to nie jest cały, powiedzmy, segment, ale no... Dla mnie to i tak wystarczająco dużo, żeby już nie musieć tutaj potencjalnie wracać. Ale tak, jeszcze kartki oczywiście musimy podnieść, wziąć, zabrać. Świetnie. 42 z 50 na ten moment. Zobaczmy w ogóle, jakie są procenty samej wieży astronomicznej. Do samego Hogwartu w ogóle. Nie, no, najlepiej to po prostu właśnie zobaczyć segment tej wieży. Mamy tutaj trzy posążki. Okej. Okay. Jeszcze tutaj w tym segmencie trzy skrzynie skarbów. I z tego, co mi się wydaje, to jeszcze 8 kartek. Nie jest tak źle. Może dam radę. Jak nie dzisiaj, co zawsze jeszcze. Dostałem inne, powiedzmy, dni. Odcinki na to, żeby nadal machać tą różdżką, krzycząc Revelio. I odnajdywać tym samym sposobem wszelkie potrzebne nam rzeczy. Oczywiście preferowałbym to zrobić już od razu teraz. Ale tak, słyszę co i... Dzwonienie, więc... Lada moment, gdzieś tu powinno coś być. Co powinno dać nam kartkę. Uciekło. Czyli kartka jest gdzieś tam jednak. No niestety. Jak mówię. Pytanie brzmi tylko gdzie. Dzwoni mi naprawdę głośno. I sugerowałoby to, że to jest w takim wypadku gdzieś może nawet... Bo tutaj już pewnie nie będzie dzwonić prawie w ogóle. Bo tutaj nie dzwoni. No cóż, więc gdziekolwiek to jest, to będzie to pewnie jakieś bardzo wredne miejsce. Mimo to jednak ja się nie będę poddawał. Ja chcę odnaleźć tą kartkę, która mi Tilt dzwoniła przy schodzeniu. Dobra, poddaję się. To też powodu rzuciłem Alchemora tutaj trochę niżej. Okej, okay. Dobra. Szukamy dalej odpowiedniego miejsca. Tutaj to będzie, dobrze, super. Miejmy nadzieję, że będzie to posążek. Mimo jeśli tak, to już chyba będzie brakowało nam tylko jednego, żeby zaliczyć. Się nazywa. Zaliczyć zadanie na Lochmora 2. Że tak to roboczo nazwę. Ale niestety, z tego co widzę, nie trafiliśmy do stosownego pokoju. Nie, żeby to był wielki problem, bo zawsze dzięki temu mogę... No, mogę po prostu powiedzieć, że tak, no... Mamy z głowy kolejny segment. Gdzie otwieranie skrzynek i drzwi, więc nadal to jest świetne. Ale no... Wydaje mi się, że po prostu bardziej mi się cieszy, gdyby to było to, czego potrzebujemy. To gdzieś tu jest, tylko postać nie skomentowała. Wydaje mi się, że już niestety jest poranek. Dobra. I swoją drogą chyba już będę też... Tak na przyszłość, mam mówię tylko, chyba będę wycinał właśnie Alohomory. Żeby trochę czasu oszczędzić. I znowu mi coś dzwoni, co jest... Dobrym znakiem, bo możliwe, że znajdę tą kartkę. Jeśli tego się domyślę, gdzie to dzwoni. A jeśli się nie domyślę, to będę się tylko wkurzał na to, że gdzieś dzwoni, a nie wiem gdzie i co. Jak ci raczej będę próbował. Może w końcu to odnajdę. No więc, klasa, w której mieliśmy pierwsze zaklęcia, w której się uczyliśmy, Akio. Okazuje się, że ma jeszcze skrytkę, która prawdopodobnie dzwoni. No dobra, zobaczmy więc, co się kryje w tym pokoiku. Poza
dosyć oczywistym rzeczem, jakim jest skrzynka. No i też właśnie jakieś takie tutaj inne informacje. I teraz to co najważniejsze. Dostanę moją kartę za Revelio. Czy wkurzył, że jednak nie. Okej, niebiański, niebieski. Jestem. Za dwójką. Czemu mi to robisz, gra? Czemu mi tak robisz? Ale dobra. Postaram się zapamiętać, że co tam było. Już nad nami. Ale niestety, poznasz mnie, się wiem. I tak. W takim wypadku. Zobaczmy tylko szybko jeszcze raz, czy na pewno mamy tylko 6, 7, czy ile. Bo to jest dla mnie bardzo istotne. Mhm. Wybaczcie. Ale tak, mamy jedynie, niestety. Jak to się nazywa? Jedynie 6, więc jeszcze potrzeba dwóch. Co jest trochę smutne, gdyby był jeden, to poszedł po prostu do profesora tego. I byśmy mieli spokój. A póki co tak... Ja chyba sobie trochę pobiegam, poszukam, gdzie to dzwoni. Jak znajdę, to się spotkamy na miejscu. Ale zanim to, to znalazłem miejsce, w którym mogę trafić tylko i wyłącznie z tym. I teraz potem przy użyciu Aki weźmiemy tą kartkę z powrotem. Tym samym zmniejszamy ją. Znaczy, zmniejszamy ilość brakujących kartek o 1. Więc jest nadal bardzo dobrze. No dobra. Kolejna figurka, to mamy to oczywiście ta profesora Figa. I szczerze powiedziawszy, wziąłem ją. Głównie dlatego, że potem już nie było płaczu, że o niej zapominam. Że jej nie biorę, chociaż już dawno powinienem i tym podobne. I tak, zaliczę się pod skrzydło astronomiczne. Stały jeszcze dwie. Do których niestety, jeśli mam być szczery, nie mam zielonego pojęcia, gdzie szukać. Co oczywiście nie po prostu nie odbierze mi woli i weny. I po prostu motywacji do poszukiwania. No cóż, jesteśmy w nowym miejscu. Razem tutaj po prostu przez śmierdzący korytarz. Głównie w poszukiwaniu czegokolwiek. Za dzwonkiem Revelio. I tak, odblokował się nowy kominek, więc stwierdziłem, że to musi być nowy teren. Zobaczyłem przy okazji ćmę. Potencjalnie ćmę, którą szukałem już dawien dawno. Nie umiałem znaleźć. A tak, jeśli chodzi o same nowe przejścia, tutaj jakieś nowe tereny i rzeczy do odkrycia. O, to widziałem już kartkę. Pierwsza sprawa, a druga właśnie tak. Ćma. Więc kolejne kartki zdobyte. Jedna bez opisów, druga opisowa. Więc świetna robota. Jest to kartka temat suchnącego korytarza. Ten korytarz jest stosunkowo nijaki. Nawet w porównaniu z innymi korytarzami. Jednak nieumiejętnie obchodzenie się z uprawą Mimbulus Mimbletoni, okej, w XVI wieku, towarzyszące temu tsunami cuchnących plam, pozostawiło w nim zjeźdźczał zapach, którego nie jest w stanie usunąć nawet najsilniejsze zakręcie czyszczące. Okej. Teraz tak, tam odkryliśmy. Ale tutaj, ciekawy Revelio nadal mi marudzi o tym, że coś więcej jest. To jest interesujące pod tym względem, że mogę chodzić, rzucać to Revelio. Nawet nie widzę kształtu tych zwojów, więc chyba to nie tutaj. W takim też wypadku otwieramy balkon i zobaczymy, czy na balkonie coś jest. Ja, co ciekawe, nawet się uciszyło. A, jest, dobra. Oczające skrzynie. Zawsze miły dodatek do naszej kolekcji monet. I dobra. Idziemy więc dalej, szukając dalej szczęścia czy czegokolwiek innego. A przede wszystkim stworów. Fajnie by było właśnie coś odnaleźć, ale no niestety chyba to będzie wszędzie dwójka. Nawet nie ma co o tym myśleć. Jedno, co ewentualnie... co to są za jakieś ciągle znaki? A, informacje na temat zwierzaków, które tu są.
Dobra. Takie informacje mi pokazują, bo to tak po prostu bez powodu. Cóż. No okej, okay, nie rozumiem, co tu się dzieje. Chyba nie muszę. To jest pierwsza sprawa, a druga... Jedno, co tutaj widzę, to stronę Akio. No, najłatwiej tak, tak chyba najłatwiej ją nazwać, że to jest strona Akio. Są strony Revelio, rzecz jasna, czyli te, które musimy rzucać Revelio, i są strony Akio, które musimy łapać, po prostu w ten sposób. Okej, okay, dostaliśmy tutaj teleporta. I tyle. Na naukę o zwierzętach jeszcze nie mam zamiaru iść. Są dla mnie tutaj znacznie istotniejsze i ważniejsze rzeczy. Jak chociażby właśnie sam fakt tego, że musimy jednego ostatniego księżyca znaleźć, żeby być spokój. I teraz tak, ile tutaj brakuje? Dużo jeszcze. No i tak. Nie mam pomysłu naprawdę, co z tym zrobić. Może w aneksie biblioteki? Ogólnie mało nam mało brakuje nam już tak całkowicie do wystoprocentowania sekwencji bibliotecznej. Więc sobie dobrze w bibliotece możemy właśnie poszukać tego wszystkiego. Czasem ja poszukam. Z wami się spotkam, jak tylko znajdę coś nowego. Jak to już jest chyba najlepszym formatem, żeby nie robić z tego 20 odcinków szukania tylko jednego posążka. A cóż, na tym w szklarni notatkę, więc proszę, macie informację. A ja idę szukać dalej innych śmieci. A właśnie, a bym zapomniał też nowy wzór różdżki. Taki, nawet ładny. W sumie będę sobie nosił, bo czym będzie. I tak, lecę dalej szukać jakichś takich sensowniejszych znajdźków. Bo ile cokolwiek znajdę, bo znając życie mogę nie trafić na nic. No i mam kolejne miejsce z Alohomorą. Zobaczymy, czy zaraz nie będzie tu jakichś większych znajdziek, czy nie. Ale jej, w końcu się coś udało zlokalizować. Zamek się otwiera. A my lecimy. Zobaczmy, co my tu mamy. Poza skrzynią. Biorącą pelerynę nauki i... posągiem na Levioso. To akurat jest naprawdę świetnym elementem. Nie ze względu na jeden fakt. Teraz, w tym segmencie bibliotecznym, pozostało nam jeszcze mniej. Dwie kartki? Nadal? A to ciekawe. Wydawało się, że mniej powinno być. Ale tak, no. Tak czy inaczej, dwie skrzynie, dwie kartki, trzy posągi. Więc kto wie, może lada moment się nam to uda. Jeśli się postaramy. No i cóż, ja biegnę dalej szukać. Naprawdę nic innego nam nie pozostało na razie niż to. A, właśnie jeszcze jest te sowa. Nie pamiętam, czy to... Nie, to było tylko jedna skrzynia. Dobra, to nie ma co się przejmować takimi drobnostkami jak pustymi skrzyniami. No cóż, chyba nic więcej nie muszę mówić na temat tego, co właśnie znalazłem. I na temat tego, co tam widzę. Mamy po prostu potencjalnie... bardzo dużo rzeczy, które będziemy mogli zaraz zrobić. Okej. Okay. No więc, sekwencja... temat, miejsce... jak ja cię nazwać? Ogólnie Alohomora po prostu. Znowu otwarta... jest do wyposażenia pełne. Okej. Okay. Nie zwrócimy tu uwagi, jak ostatnio tutaj przeglądałem, co możemy wziąć, czego nie możemy wziąć i tym podobne. Ale dobra, w takim wypadku wyrzucę zielone. Bo nie chcę mi się iść się sprzedawać, żeby zaraz potem znowu tu wracać. Tak, wymyślny kapelusz czarodzieja. Zagadka, którą szybko rozwiążemy. Nie widzę niestety przez Revelio. I tak, mam tutaj 20, bo trzeba 22. To pierwszy znak zapytania będzie koniem. Wow, w sumie nawet bez tej kartki dało się domyślić. No, teraz jak tak na to patrzę, jest bardzo logiczne. Ale tak, mamy 8, 9, czyli tutaj potrzeba dać tego 0. Nie ty, tylko 0. Albo jedynka. Albo to 7, tak, czyli dwie jedynki trzeba dać. Okej. Revelio. Revelio? Co daje? W sumie... chyba już perfekta na kartkach. Ale tak, portret Gorgony. Obraz olejny przed pięknej Gorgony i jej zalotnika, który przezornie odwraca oczy, gdy całuje ją w rękę.
Mówi się, że malarz przypadkowo spojrzał w oczy swojej modelki i służy teraz za kamienny posąg w greckim ogrodzie. Okej. Okej, ciekawa sprawa. Ale dobra. Znajdźki, znajdźki, znajdźki i znajdźki. Okej. Sprawdzim tylko, czy zaliczył to już jako końcówkę, czy nie? A, tylko jestem... A, jestem na tym obszarze. To nie, to nie zaliczy do tego. A szkoda. Może? Może? Ja wiem, ciężko mi to już naprawdę stwierdzić, co się gdzie zalicza. Też nie, żeby to mi jakoś się mocno przejmowało. Ale tak. A, to było tam chyba. Tak, nawet już widzę ćmę. Bierzemy ją. Zanosimy i kolejna kartka do kolekcji. To jest świetne pod tym względem. Że po prostu będziemy mieli potem rzeczy rozpraszających nasze rewelio, kiedy szukamy naprawdę konkretnych rzeczy. Poleciałem trochę za daleko? Chyba poleciałem. A tak, zdecydowanie tutaj to jest. Więc proszę o moją kolejną kartkę bezopisową. Będę za nią bardzo wdzięczny. I tak, teraz tutaj mamy drzwi na drugi poziom, oczywiście. Nie można dawać za dużo radości i swobody. Ale homorzem, bo jakby inaczej. I prowadzić nas do miejsca, w którym już byliśmy? O. Okej. Okay. W sumie kojarzysz samo miejsce mniej więcej. Przy klasie eliksirów. Wow. Pamiętam je trochę w innym miejscu, ale dobra. A teraz Alohomora. Oczywiście. I tą jedną wam pokażę, bo czemu by nie. Nie muszę wycinać każdej. Dla tych, którzy lubią patrzeć, jak ja po prostu ją rozwiązuję. Ale wiesz, nie ukrywam, jest to dosyć takie... Tyle żmudne, co monotonne zajęcie. Takie ciągle Alohomory. Z drugiej strony, no... Nie ma co tego komplikować bardziej. Czy powinniśmy to robić przy użyciu magii? Co podobne. Okej, czyli to była Alohomora dosłownie po nic. Też trochę szkoda. Ale niech i tak będzie, jeśli taki był los tego wszystkiego. Eliksirów nie mam co gotować póki co, więc... wracamy tutaj i... No chyba nie pozostało naprawdę nic innego, jak... po prostu iść gdzieś, szukać czegoś. Nadzieję na to, że znajdziemy te ostatki, które też gdzieś pochowały w tej wieży. Czy w sumie nawet nie w wieży, co w dziedzińcu ogólnie. Wydaje mi się, że biblioteka będzie odpowiedzią na przynajmniej część pytań. A więc tak, już widzę, że musimy zrobić jedno zdanie, bo tutaj będzie potrzebne zaklęcie zamęczające, więc tak. W bibliotece też jest jeden klucz, to szybko go ogarniemy. Po czym, to mówię szczerze, nie będziemy się męczyć z tym wszystkim. W dzisiejszym odcinku, poza tym, co już było, od razu też pójdziemy i ogarniemy sobie zaklęcie zamęczające, czyli pójdziemy przebijać balony na namiotle. Żeby mieć po prostu potem spokoja z tym wszystkim. No i tak, oczywiście latający klucz, bo jakby inaczej. Jest to chyba jeden z ostatnich dwóch. Chyba. Nie jestem pewien, czy mieliśmy ich więcej, czy mniej, ale tak. Tak czy jak zostało już bardzo, bardzo, bardzo mało. Okej, okay, tam nie mam po co iść chwilowo. A jeśli chodzi o inne kwestie, to Revelio nie pokazuje chyba już niczego. W przypadku... Chciałem tak, w takim wypadku, no dobrze. A nie, pokazuje tam piętro wyżej. Mógł niby to pójść, ale dobra. Zamiast się na razie z tym męczyć, po prostu pójdźmy, ogarnijmy, co trzeba zrobić, żeby dostać zaklęcie Glacius, czegoś tak. Okej, okay, jest to... tutaj. Przebij balony. Namiotle, czyli dobrze kojarzyłem nawet. Jestem z siebie dumny, że pamiętam cokolwiek. A, i teraz tak. Tak, 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 tak. Dokąd to prowadzi tamto? O, mapa świata. Balony nad tym, to będą tutaj. W takim wypadku się teleportujemy do najbliższego kominka, który mamy. Od razu wsiadam namiotle. Tam namiotłe, nie namiotle. Nie wiem, czemu dzisiaj tak jestem rozkojarzony.
Helena. Jak już to zrobimy, to rzecz jasna, będziemy mogli się bez problemu zająć nauką nowego zaklęcia, które, jak kominek w sumie udowodnił, chyba będzie bardzo potrzebne. A właśnie, gniazda wyposażenia są też pełne. Dobra, to tylko poprzebijam te wszystkie balony w tym jednym miejscu. I w międzyczasie potem zanim polecę do drugiego, czy tam teleport na się do drugiego, zależy jak to tam zdecyduje, to jeszcze szybko właśnie... Jak to się nazywa? No, posprzedaję graty. A tam w... Hogsmeade, jak zwykle. Okej, okay, przy okazji tutaj widzę, że będzie miejsce na kartę Revelio, więc też od razu zrobię, żeby potem o tym nie zapomnieć. Ale tak, najpierw oczywiście balony. Jeszcze 3 zostały, żeby widzieć wszystkie. W sumie nie tyle co widzieć, co żeby przebić wszystkie. A tu jest też zagadka Merlina, swoją drogą. Ja już by jedna nawet. Chyba będzie ich tu więcej. Tak, tak, wiem, że tu brzęczy sobie strona. Zaraz się tym zajmiemy, podobnie jak tymi zagadkami Merlina. Ale no to na spokojnie. O, przykład to chyba da nam już teraz nowe miotły. Jeśli tak, to fajnie. Jeśli nie, to trudno się mówi. I ja tu widzę. Okej, to będzie zadanie. Nie, to nie jest to zadanie. Zaraz się zobaczy, co tam konkretnie było. Do zrobienia. Cokolwiek to nie było, chyba sobie poradzę z tym. Albo i nie. To jakieś relatywnie dziwne coś, co dla mnie niezrozumiałe, ale. Zanim będzie za późno czy coś, to tutaj szybko bierzemy jajka. I no, w takim wypadku tą zagadkę zostawię na kiedy indziej. Wolno się skupić na jakiejś takiej, którą byłbym w stanie szybko ogarnąć. Ta niestety jest dla mnie niezrozumiała, bo się tym tak też próbowaliśmy wcześniej. I nic z tego nie wyszedło, niestety. I tak wiem, że mówi się nie wyszło, ale no. Ja mówię po swoje. Więc no, nie wyszedło. Gdzie jest ta karta? Pewnie na mostku, ale no. Tak, muszę mordzić, gdzie ta karta. A jednak nie. No proszę. Proszę, gro. Dziękuję. Kasa biltowa stacji Hogsmeade. Ta stacja stoi tu od początku XIX wieku, kiedy to minister magii Otto Lane Gamble kupiła pociąg z lokomotywą parową, by przewozić nim do Hogwartu uczniów. Stacja pojawiła się w Hogsmeade tuż po tym, jak przybył tam pociąg. Ta operacja wymagała użycia na mugolskich robotnikach wielu zaklęć zapomnienia oraz największego masowego zaklęcia ukrycia w historii Wielkiej Brytanii. Okej. Dobra. Ciekawy tutaj opis. Handlarz póki co. A właśnie, co handlarz jest? Nie będę musiał lecieć nigdzie do Hogsmeade. Będę mógł tutaj sprzedać swoje graty. Hello. Do you have anything for sale? That I do. But what's a student like yourself doing out here? Got yourself lost, did you? Just exploring the countryside a bit. Aye. Nice to break the routine now and then. Bit of a wanderer myself, in fact. A name's Leopold Babcock, and I am indeed here to sell. Now, for someone like yourself who is also prone to wander, I cannot understate the importance of keeping some Wiggenweld potion on hand. I wouldn't dare set foot in a place like the Forbidden Forest without a steady supply. What do you say, my young friend? A measure of safety for the path ahead? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye, let me know if you see something you like. Okay, zobaczymy, co on tam ma. Posprzedajmy ubrania. Będzie dobrze. See if there's something you need. Nie powiedziałbym, żeby cokolwiek było. Ja teraz raczej chcę sam opchnąć dużo gratów. I shall hope to do business with you again. Oczywiście. No i ze smutkiem stwierdzam ponownie, że większość rzeczy jest słabsza. To jest... No smutne pod tym względem, że niektóre mogą być
ciekawsze, no i znajdujemy dużo właśnie nowych rzeczy, które mogą mieć jakieś super efekty. Czy nawet być po prostu lepsze statystycznie, ale nie. A częściej jest tak, że przez długi czas będziemy musieli biegać w tym samym. No i tak. Dobra, po prostu lecimy szybko. Ogarnąć co trzeba z tą zagadką Merlina. Chociaż, czy ona nie jest na terenie Hogsmeade? Na szczęście chyba nie. Gdyby to było w Hogsmeade, to żebym nic nie zdziałał. Okej, już widzę, jakiego to będzie chyba typu. Nie, znowu ten dziwny. Dobra, wiecie co, ja się poddaję. Ja się po prostu poddaję. Kiedy indziej te zagadki zrobimy, a póki co szybko tylko... Zaliczmy to drugie pękanie balonów. No dobra, jesteśmy już na miejscu, więc teraz tylko zostało... zlokalizować te 5 balonów i je przebić. Z drogi jełopie, proszę cię, wlatuj w balon, nie ponad balonami. Dziękuję bardzo. Noż, jełopie, miałeś trafić w tego balona. Dobra, 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 full focus, full focus. Dam radę, dam radę. Teraz może zwolnić, by wypadało w takim momencie. A spokojnie tego. Teraz najgorsza sprawa, gdzie jest piąty balon. Osobiście go po prostu nie widzę. Wiem, że musi tu być, bo no, a, jest, dobra. No to już mamy skończoną robotę. I przy okazji sobie przypomniałem, że muszę dobrać te miotły całe. Nowe. Teraz też zrobimy po tym, jak się nauczymy zaklęcia. Dzięki któremu zgasimy kominek w bibliotece, wszyscy pójdziemy do biblioteki po raz ostatni, tam podnieść te dwie skrzynki. A potem się pomyśli, co dalej. Ale dobra. Pani profesor będzie tutaj chyba w tym pokoiku, na szczęście, więc... łatwo będzie tutaj wylądować na schodach. Zsiąść z miotły. I dobra. Włazimy. Ale jeszcze coś mi tutaj... jak to się nazywa? Jeszcze coś mi tu brzęczy, to jest jeszcze lepiej. Może coś na tym znalazł? Niestety wygląda to, że nie. Okej, okay, czy Alohomora mi tu pomoże, czy nie? Niestety tutaj jest za trudno. Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Glacius. Glacius, Glacius. Jak zwał, tak zwał? Oczywiście. Bardziej skomplikowane niż inne symbole, które robiliśmy. Ale mimo wszystko nadal w miarę proste. Realizacji. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. Okej. Okay. Jeśli pani sugeruje takie coś, to oczywiście, że to zrobię. A więc dziękuję bardzo i tak. No, informacja o tym, jak działa. Dosyć prosta, ale przydatna. I poczekajmy jeszcze chwilę, czy nie dostaniemy od razu kolejnego zlecenia. Pierwsza sprawa, nie dostaliśmy zlecenia, więc okej. Okay. A druga, nadal nie rozumiem, czemu akurat... a, jak to się nazywa? Czemu akurat nauczycielka latania nas uczyła Glacius? Czemu Glacius? No jak to tak zwał? Jest to dla mnie trochę takie, no właśnie, niezrozumiałe, delikatnie mówiąc. Nie, żebym narzekał, no ale... przydałoby się temu jakieś naprawdę dobre wyjaśnienie. Wobec niego to jest takie... dali ją po prostu, żeby ona też mogła oddzielać zadanie domowe. Dobra, i co my tu mamy? Chyba tylko jedną skrzynię. Niestety. Liczyłem coś może więcej. Ale dobra. Tak, wiem, że mam niewykorzystane punkty talentu w grze. Nie musisz mi przypominać.
Nawet jeśli tu zrobisz, takich nie wydam, bo zbyt bardzo boję się wydać talenty na coś, czego potem nie będę potrzebował. Okej, dobra, tutaj, tu będzie ta skrzynka ostatnia. Więc no, jeśli teraz... Magicznym trafem Rebellion zacznie mi dzwonić w tym miejscu, to... Z pełną po prostu premedytacją jestem w stanie powiedzieć, że biblioteka jest oczyszczona z wszelakich znajdźków. Tym samym, no dużym już nie pozostało tutaj, jak po prostu wyjść. I zabrać się za poszukiwania ostatniego posążka gdzie indziej. Tak więc no, ja to na ten moment kończę odcinka, a w następnym, który nastąpi pewnie dla was jutro, dla mnie nie wiadomo kiedy, no, po prostu będziemy dalej tego szukać. I kto wie, może nawet już z Alohomorem poziom drugiego, czy tam nawet trzeciego. Wątpię, żeby się to udało, ale na zawsze można pomarzyć. Po prostu zwiedzimy jakieś ciekawsze rzeczy, albo pójdziemy dalej na wątki główne. Albo po jakieś inne zaklęcia. Ale dobra, tak czy siak nie będę przedłużał, więc no trzymajcie się i hej.